Dzisiaj czas na recenzję kolejnego sprzętu gamingowego od Genesisa. Tym razem będzie to bezprzewodowa klawiatura Tor 660. Zapraszam do materiału. W zestawie znajduje się sama klawiatura, przewód USB-C o długości 1,5 metra, narzędzie do wyciągania klawiszy, a także instrukcja obsługi. Jest to klawiatura typu 60%, co oznacza, że nie posiada ona ani części numerycznej, ani też strzałek czy klawiszy od F1 do F12. Ma ona łącznie 61 przycisków, jej wymiary to 293x102x39 mm. Z powodu wbudowanego akumulatora jest dosyć ciężka jak na te wymiary, ponieważ waży 588 gram. Strzałki, klawisze od F1 do F12, czy też przyciski takie jak Delayed, Page Up czy Page Down ukryte są pod normalnymi klawiszami jako ich druga funkcja i wywołuje się za pomocą przycisku Fn. Praktycznie każdy klawisz na klawiaturze posiada swoją drugą funkcję i są to właśnie funkcje takie jak klawisze od F1 do F12, Delayed, Insert, Page Up, Page Down, czy też skróty do sterowania podświetleniem, głośnością w systemie, czy też wywoływania maila czy przeglądarki internetowej. Na górnym boku klawiatury po jej lewej stronie znajdziemy USB-C, a na spodzie nóżki antypoślizgowe oraz włącznik. Generalnie klawiatura jest solidna i bardzo dobrze wykonana, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Posiada ona czerwone przełączniki mechaniczne, które z reguły polecane są do grania. Mają one wysoki profil, punkt aktywacji ma tutaj 2 mm, natomiast całkowity skok klawisza wynosi 4 mm. Siła nacisku potrzebna do aktywacji to 45 gram i teraz możecie posłuchać, jak brzmią te switche. Czas reakcji Tora 660 wynosi 8 milisekund, częstotliwość odświeżania natomiast to 1000 Hz. Posiada ona pełny anti-ghosting, więc możemy wcisnąć tyle klawiszy, ile tylko jesteśmy w stanie i każdy będzie odnotowany w systemie. Na dużą pochwałę zasługuje tutaj podświetlenie RGB, gdyż klawiatura posiada keycapy, w których 3/4 wysokości od dołu jest mleczna i przepuszczająca światło. Producent nazywa to padding PBT. Dzięki temu podświetlenie każdego klawisza bardzo dobrze rozchodzi się na boki i cała przestrzeń między klawiszami jest tak naprawdę ładnie podświetlona. Podświetlenie jest równomierne, jedynie na spacji możemy dostrzec miejsca, w których jest ono minimalnie ciemniejsze, ale generalnie moim zdaniem jest to jedno z najładniejszych podświetleń klawiatur, jakie miałem okazję zobaczyć. Do wyboru mamy 19 różnych trybów podświetlenia, możemy zmieniać jego jasność oraz prędkość animacji. Podświetlenie oczywiście jest w pełni customizowalne, więc każdy klawisz może świecić się tutaj na inny kolor. Gdy włączymy Caps Locka czy też Windows Locka, to dany klawisz zaczyna świecić się na biało, co oznacza, że dana funkcja jest aktualnie włączona. Klawiatura jest bezprzewodowa, posiada ona moduł Bluetooth i możemy ją podłączyć do 3 urządzeń jednocześnie, a następnie za pomocą odpowiedniego skrótu klawiszowego przełączać się między tymi urządzeniami. Przełączanie między urządzeniami jest bardzo szybkie, klawiatura potrzebuje około jedynie sekundy, aby przepiąć się między jednym a drugim urządzeniem. I oczywiście nie jest ona kompatybilna jedynie z komputerami, ale możemy ją również sparować z telefonem, czy też na przykład TV Boxem, czy telewizorem. Jeżeli natomiast w naszym urządzeniu nie posiadamy modułu Bluetooth, to może ona również zostać podłączona przewodowo za pomocą kabla USB-C. Z racji tego, że klawiatura jest bezprzewodowa, to po minucie nienaciskania żadnych klawiszy przechodzi ona w tryb uśpienia i wyłącza swoje podświetlenie. Jednak nawet jak przejdzie w tryb uśpienia, to połączenie z urządzeniem w dalszym ciągu jest utrzymywane i jak naciśniemy klawisz, to zostanie on od razu odnotowany na urządzeniu, więc nie ma tutaj czegoś takiego, że klawiatura rozłączałaby się z naszym urządzeniem. Bateria ma tutaj pojemność 3000 mAh i w trakcie moich testów z włączonym pełnym podświetleniem wytrzymała ona tydzień mojego użytkowania.
W trakcie tego tygodnia komputera używałem przez około 86 godzin, z tym, że oczywiście klawiatura nie była cały czas wykorzystywana i bardzo często przechodziła ona w tryb uśpienia. Jednak myślę, że w sytuacji takiego intensywnego wykorzystywania klawiatury i ciągłego pisania, tak aby klawiatura nigdy nie przechodziła w tryb uśpienia, myślę, że wytrzymałaby ona około 30 do 40 godzin. Także uważam, że jest to bardzo dobry wynik i przy takim zwykłym, przeciętnym użytkowaniu komputera bez problemu wystarczy nam ona na co najmniej kilka dni użytkowania. Ładowanie od 0 do 100% trwa 4 godziny. W trakcie ładowania może być ona w dalszym ciągu użytkowana. Co więcej, maksymalny prąd ładowania wynosi tutaj 0,5 A, więc równie dobrze na czas ładowania możemy podłączyć ją do swojego komputera i jednocześnie ładować i używać w trybie przewodowym. Niestety wydaje mi się, że klawiatura posiada kilka błędów w swoim oprogramowaniu. Pierwszy błąd, jaki zauważyłem, to to, że w około 40 godzinie mojego testu baterii klawiatura nagle wyłączyła podświetlenie. Na początku myślałem, że jest to po prostu przejście w tryb oszczędzenia energii, gdyż klawiatura się rozładowuje. Jednak nie chciała się ona wyłączyć i gdy zresetowałem ją za pomocą przycisku na spodzie, to podświetlenie ponownie normalnie się włączyło i klawiatura w żaden sposób nie sygnalizowała niskiego poziomu baterii, więc wydaje mi się, że wystąpił tutaj jakiś dziwny błąd, przez który to podświetlenie zostało wyłączone. Natomiast drugi błąd, jaki zauważyłem, to to, że klawiatura nie zawsze informuje nas o niskim poziomie naładowania baterii, ponieważ gdy klawiatura już rzeczywiście się rozładowywała, to powinna teoretycznie migać przyciskiem FN i informować w ten sposób o niskim poziomie naładowania. Jednak przy pierwszym rozładowaniu nie zrobiła tego i w pewnym momencie po prostu zaczęła się resetować i dopiero gdy podłączyłem ją na minutę do ładowarki, następnie zresetowałem przyciskiem na spodzie, to dopiero wtedy zaczęła informować przyciskiem FN, że ma niski poziom baterii. Zapomniałem też wcześniej powiedzieć, że pod shiftem znajduje się dodatkowa dioda informacyjna, która może się świecić na zielono lub na czerwono i informuje ona nas o aktualnym stanie ładowania. Do klawiatury dostępna jest również aplikacja od Genesisa na komputer. Działa ona tylko w sytuacji, gdy klawiatura podłączona jest do naszego komputera przewodowo. Klawiatura posiada jednak własną pamięć, więc to, co ustawimy w aplikacji, zostanie zapisane bezpośrednio na klawiaturze i będzie działało na każdym innym urządzeniu. W aplikacji możemy zmieniać funkcję każdego przycisku, konfigurować podświetlenie, włączać tryb gamingowy, który pozwala na blokadę skrótów takich jak Alt F4 czy też Alt Tab, a także definiować makra. Jeżeli chodzi o moją opinię o tej klawiaturze, uważam, że do grania w gry jest ona bardzo fajna. Grałem na niej głównie w FPS-y i grało się bardzo wygodnie i przyjemnie, żadnych problemów z jakimkolwiek opóźnieniem czy czymś takim tutaj nie było. Do pracy na komputerze jest już jednak nieco gorsza i nie chodzi tutaj o same przełączniki, które są czerwone i głównie polecane do grania w gry, ponieważ akurat na Switchach pisało mi się również wygodnie i dobrze. Jednak są tutaj dwa problemy, które utrudniają nieco pracę na tej klawiaturze. Pierwszy problem, nieco mniejszy, to to, że nie ma tutaj dedykowanych przycisków takich jak Delayed, Page Up czy Page Down i musimy je wywoływać wraz z przyciskiem FN. Jednak główny problem, moim zdaniem, to brak strzałek, który znacząco utrudnia pracę na dokumentach czy na przykład programowanie, gdyż ja bardzo często za pomocą strzałek poruszam się po dokumentach. Tutaj takiej możliwości nie ma. Oczywiście możemy WASD zamienić sobie na strzałki, jednak aby to zrobić musimy przez 3 sekundy przytrzymać klawisz FN oraz W, co w przypadku na przykład grania, gdy musimy zrobić to jeden raz, nie jest za bardzo uciążliwe. Jednak w przypadku pracy, gdy musielibyśmy się cały czas zamieniać między strzałkami a WASD, no to to już robi się nieco uciążliwe. I jeszcze trzecim problemem, który mnie akurat nie dotknął, ale dla niektórych również może być uciążliwy, to oczywiście brak części numerycznej. Także generalnie wiele zależy tutaj od waszego stylu pracy i jakich przycisków najczęściej używacie na klawiaturze w trakcie pracy na komputerze. No i podsumowując, Genesis Store 660 w polskich sklepach można kupić już za 280 zł.
Dostępna jest ona zarówno w kolorze białym, jak i czarnym i link do jej zakupu znajdziecie w opisie pod filmem. Także uważam, że klawiatura do grania w gry jest bardzo fajna, do pracy na komputerze jest już nieco gorzej, no jednak jest to klawiatura gamingowa, stworzona z myślą o graczach i o graniu w gry. Na duży plus zasługuje tutaj również jej wygląd i szczególnie to podświetlenie RGB, które jest naprawdę bardzo ładne. Jest ona również mała i kompaktowa, więc oprócz takiego stacjonarnego użytkowania w domu, bez problemu można ją spakować w plecak czy też w walizkę i zabrać w jakąś podróż i wykorzystywać ją na przykład w połączeniu z laptopem czy też telefonem. Jeżeli recenzja Wam się spodobała, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych naszych materiałów. Zapraszam Was również na naszego Instagrama oraz Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie pod filmem i do zobaczenia!